Fajnie, słuchajcie, to pijemy kawkę. Macie filiżanki? Kochani, zaczynamy. Macie filiżanki? Kaweczka jest? Macie, pokażcie filiżanki. Macie ci jakieś inne, ładniejsze? Tak, o, jakie ty masz ładne, niebieskie. O, Basia, jaką masz filiżankę? Pokaż. Okej, to tutaj mam. Już pomerdałam, więc nie jest taka piękna, warstwowa. Filiżankę mi moja teściowa kiedyś z Włoch przywiozła, bardzo, bardzo dawno temu. No i tak zapołałam miłością do filiżanek później. O, i Rafał jakiś przychodzi do nas, o, spoko, coraz więcej tutaj. Dobra, słuchajcie, kochani moi, lecimy z tym koksem. No, witam serdecznie. Rafał się tu łączy, o, tu jest więcej ludzi. Kolejce muszą czekać. O kurczę. Byle kogo, jak kogoś nie lubię, tego nie zatwierdzam. On tutaj do nas na kawę przyjdzie. To jest taka kolej, cześć, cześć. Cześć Jolu, witam wszystkich. Cześć, cześć, jak tam? Jak tam spałaś, dobrze? A dobrze wszystko, dziękuję. No to fajnie. Okej, okay, okidoki, tutaj wracamy do naszego tematu. Dzisiaj, moi drodzy, rozmawiamy na temat kredek. Kredeczki, które podkreślają nam oko i w zależności jakie mamy oczy, a oczy muszą być piękne, prawda, zwierciadło naszej duszy, oczy zielone, niebieskie, brązowe, piwne, tak? Wszystkie muszą być pięknie podkreślone i pewne kolory do nich pasują. Ja myślę, że tutaj będziemy sobie teraz opowiadać na temat tego, jakie kredeczki i jak to wszystko u nas, jak to u nas wszystko wygląda. I będę tutaj Wam pokazywać po kolei. Ja wybrałam, wiecie, co takie najważniejsze i które mniej więcej znam, bo nie wszystkimi się malowałam, tak przyznaję, i nie wszystkie są dla mnie takie w tym momencie no wiadome. I słuchajcie, pokażę Wam tylko te, które tutaj właśnie wybraliśmy razem właśnie z Marzenką. Tutaj z Marzenką rozmawialiśmy też, które powinny być pokazane, jak to powinno wszystko wyglądać dzisiaj. I będę się posiłkowała tutaj naszą broszurą. Jeee, słuchajcie, my ostatnio rozmawialiśmy, kochani, na temat Power Stay, tak? Czyli tam była ta trójca. Był puder, podkład, sorry, była pomadka i był korektor, tak? A to jest kolejna, tak powiem, kolejny produkt, który został wypuszczony przez Avon. To jest kolejny produkt, który został właśnie wypuszczony przez Avon, który jest stały taki. Zostaje na naszej twarzy 16 godzin. 16 godzin, zobaczcie. Ta kredeczka kosztuje 6,50 i ona też jest właśnie z temperóweczką. Jest temperóweczką i jeżeli chodzi tutaj o zastosowanie, to ona jest wodoodporna, trzyma po prostu jakby kolor długo, nie rozmazuje się, ma taką formułę bardzo gęstą i do tego, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą właśnie temperóweczkę, można ją po prostu, ona jest przystosowana do tego, żeby ją tutaj temperować. I jakby jest taka dwa w jednym. Kremowy taki eyeshadow i liner jakby z możliwością wibracji, tak? Tak tutaj właśnie jest opisane i ja w ten sposób wam mówię. To jest nowy produkt, on dopiero został wypuszczony, jeszcze nie zdążyłam go przetestować, więc w tym momencie nie wiem jak on działa. Będziemy czekać, będziemy po prostu, na pewno go zakupię i będę go sobie mogła przetestować i zobaczyć jak on na tym oku naprawdę, czy rzeczywiście tak długo się trzyma, 16 godzin, to jest bardzo długo. Mi się wydaje, że to jest bardzo długo. Znasz, Artur, jakieś kredki, które się tak długo trzymają na oku? No, są kredki wodoodporne i tak jak oko się poci po kilku godzinach, to dosyć długo stoi, tak utrzymuje się na oku. Mhm. No więc takie 24-godzinne, 16-godzinne to jest okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. Dobra, kolejne kredeczki Glimmer Stick. Te kredeczki Glimmer Stick, one są jakby mają dwa, one to są ukochane nasze kredki w Avonie tak naprawdę. Słuchajcie, ja te kredki sprzedaję od lat i ja myślę, że od 15 lat sprzedaję je co kampanię. I nie ma chyba takiej kampanii, w której tych kredek nie sprzedaję z tego względu, że one mają ten taki twist, prawda? Czyli one się wykręcają i ich nie trzeba strugać, bo niektórzy po prostu nie cierpią strugać kredek, prawda? I one są takie, że nie łamią się, są naprawdę takie trwałe, mocne. Więc ja myślę, że przez to chyba, że one mają ten twist, to one są po prostu tutaj bardzo dobrze. Wczoraj mieliśmy tak strasznie busy, taka była po prostu, czyli było zamykanie kampanii, słuchajcie, i przez to, że tak tyle było emocji, tyle było tego wszystkiego, słuchajcie, nie mogłam w ogóle w nocy spać,
tak się działo, tyle awansów, tyle targetów osiągniętych, słuchajcie, że mogłam się skupić w ogóle na tym, żeby przygotować ten program na dzisiaj i słuchajcie, no nie mogłam, no, tak mi po prostu skakało, ale czasami tak jest, tyle emocji, słuchajcie, ja się śmieję, bo jeżeli chodzi o Avon, to ja mam we krwi, naprawdę, ja nie wiem, ja tak uwielbiam Avon, to jest tak kochana firma. Ja się śmiałam, że jak zaczęła się pandemia, to Avon po prostu nam życie uratuje. A my zaczęliśmy po prostu pracować i zaczęliśmy coś innego robić, więc fajnie, że nam nie zamknęli Avonu. Bardzo konsultantki rozpaczają, że nie mamy katalogów online. A jeżeli chodzi o katalogi online na przykład, to tych katalogów papierowych, prawda? Ale jeżeli chodzi o te katalogi papierowe, to jest tak, że Avon mógłby być zamknięty przez rząd, słuchajcie, z tego względu, że jakby ludzie zaczęli chodzić z tymi katalogami, byłyby na pewno skargi na to, że po prostu ktoś te katalogi gdzieś zostawia. Jeżeli coś takiego by się zdarzyło i ze względu na ten wirus, prawda, może to niby przenosić bakterie, prawda, więc może się coś takiego zdarzyć, że po prostu no, ludzie będą te skargi wysyłali i rząd mógłby Avon zamknąć. Więc dlatego lepiej, że wycofali te papierowe katalogi teraz i możemy sobie pracować online, niż żeby po prostu zamknęli nam całą firmę, prawda? Ale katalogi cały czas będą, nie będą ich likwidować. Tak, one wrócą tutaj, tylko na ten okres właśnie tej kwarantanny, gdzie musimy zostać w domu, to one po prostu będą wycofane. Każda konsultantka dostaje tylko jeden katalog. Ja nagrałam taki katalog właśnie z Piotrem, ostatnio nagrywaliśmy. Jeżeli chodzi właśnie o katalogi, to jest jeszcze taka właśnie sprawa z tymi katalogami, że te katalogi wrócą i na przykład tutaj można robić na przykład coś takiego, że jeżeli na przykład macie klientkę albo bazę jakichś klientów, to po prostu na jeden dzień dać, prawda? Jeżeli tam gdzieś do pracy chodzicie i stykacie się gdzieś z tymi ludźmi, na jeden dzień po prostu niech ona zrobi zamówienie i kolejny po prostu, kolejny dzień kolejny klient, tak? Żeby tak po prostu płynnie to wszystko przechodziło, nie? Więc na początek będziemy mówić o tych, które mają właśnie te błyszczące w sobie elementy, wzbogacone są witaminami, opracowane ze specjalnymi polimerami dla dłuższego noszenia, mieszanych linii, też Gleam & Stick Diamond Aligner jest zarówno wodoodporny, jak i odporny na rozmazywanie i jest dostępny w wielu efektownych, błyszczących odcieniach. Śniące, precyzyjne linie, które trwają cały dzień, kremowy, odporny na uderzenia, wodoodporny kolor, gładka formuła, formuła bez smug. Jak mnie wykorzystać, to jest najłatwiejszy eyeliner w historii. Po prostu przekręcasz, no i się malujemy. I się malujemy tutaj, moi kochani, naszym eyelinerem. Tutaj mamy jeszcze różnego rodzaju właśnie kolory. Kolorów w Avonie, jeżeli chodzi właśnie o te kredki, 10. Mamy 10, policzyłeś? No proszę. Ja powinnam konkursy robić, nie? Ile mam kolorów w Avonie? Słuchajcie, tutaj jeden jest jakby za dużo, bo ten właśnie Cooper wyszedł z mody chyba. I go nie ma w katalogu w tym momencie, bo mamy ten katalog numer 7 i Cooper został po prostu odstawiony. Cooper, kochanie, Cooper. 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 Nie Cooper. Cooper, dobrze, Cooper. Cooper to kury mają, Cooper. Cooperek. Ale wiesz, nie mam okularów, no widzisz, i to już tak widzisz, skopra mi się Cooper zrobił. Oj, tam czepia się, nie? Dobra, jeżeli chodzi o te nasze świecące kredeczki, to słuchajcie, do każdego rodzaju oczu, koloru oczu są poszczególne tak kredki tutaj, prawda? Więc wszystkie takie ciemniejsze kredeczki są bardziej do niebieskich oczu, prawda? Jeżeli mamy takie zielone oczy, to tak samo brązy, prawda? Są tutaj polecane. Artur, to mnie poprawia, jakbym coś źle mówiła. No tak, jest taka paleta kolorów, można sobie kupić na eBayu na przykład, kosztuje 3 funty i taką kolorówkę, taką paletę możecie przedstawić klientom, jeżeli bawicie się w kolorówkę, żeby przedstawić łatwo, jakie kolory będą odpowiednie do jakiego koloru oka. I taką okrągłą paletką dobieracie sobie po prostu kolor, powiedzmy, że tutaj na dole będzie kolor niebieski i te kolory, które strzałka będzie pokazywała naprzeciwko, to cały ten wachlarz kolorów naprzeciwko koloru niebieskiego oczu będzie właśnie do tej tęczówki. Czyli wszystkie kolory naprzeciwko tego koloru, który tutaj się znajduje, będą odpowiednie dla tej tęczówki, którą wybieracie dla swojego klienta. No i też trzeba patrzeć, jaki kształt oczu mają klienci, żeby też nie wepchnąć komuś, kto ma opadającą powiekę, 20 eyelinerów na przykład, bo będzie wyglądała po prostu strasznie. Opadająca powieka to są zamknięte oczy, i staramy się przez kolorówkę powiększyć to oko albo je bardziej wydłużyć. Więc przy opadającej powiece staramy się raczej odstawić eyelinery, a bardziej bawić się po prostu samymi cieniami do oczu. No super. Nie wiem, wiedziałyście o tym? Tak,
Też mam dużo klientek, które mają malutkie oczy albo opadającą powiekę, a eyelinerem takim żelowym albo w kredce właśnie, które Jola przedstawia, robią sobie kreskę i na górze, i na dole. A ta kreska na dole to jest po prostu już taki kompletny gwóźdź do trumny, jeszcze bardziej zamykacie sobie oko i pomniejszacie i wyglądacie, jakbyście były bardzo zmęczone. Więc taką czarną kredką w ciągu dnia przy opadającej powiece kompletnie mówimy nie. Czyli ja mam też ja mam opadające powieki właśnie. Więc jeżeli Jola ma opadającą powiekę, to z takich kredek wybieramy kredkę, która będzie koloru na przykład białego albo odcięcie listy lub taki nude. I wtedy do linii wodnej oka taką kreseczką ciach, i od razu optycznie jakby rozjaśniamy oko. Ja nie używam kredek, bo ja w tych kredkach bardzo źle wyglądam właśnie, bo przez to opadającą powiekę to zawsze się pomaluję, to jakoś tak dziwnie mi to wygląda, prawda? Więc, ale jak Artur mnie pomaluje, to wyglądam pięknie zawsze. Naprawdę, to jest świetne. To jest świetne, dobra, tutaj lecimy sobie dalej, moi drodzy. Bo tak, ta kredeczka w ogóle kosztuje w Avonie diametrowa. Właśnie, 3 funty. Jest tania jak barszcz, naprawdę jest bardzo tania. Bardzo tania, taniej być nie może, tak? Jest bardzo tania, jest bardzo efektowna, fajnie, bo się długo trzyma. Mhm. Na przykład dla wizażysty to wydać tak parę groszy na 10 kolorów to jest praktycznie nic. I nawet jeżeli bierzecie to jako testery dla klientów, żeby tylko pokazać, jak to wszystko wygląda, to myślę, że to nie jest jakiś gigantyczny też wydatek, a kredki bardzo fajnie się trzymają. No ja dużo sprzedaję tych właśnie serii Diamond. Bardzo dużo. No ja też dużo sprzedaję. Słuchajcie, na tym można naprawdę świetny biznes zrobić. No i te kredeczki drugie, tutaj, które są właśnie eyelinery, prawda, które nie są takie połyskujące, nie są takie błyszczące, to są właśnie, zobaczcie tutaj, one są teraz w cenie 6 funtów, one są drogie, bo one ogólnie kosztują tak 3 funty, czasami 4, prawda, różnie. I mamy tutaj właśnie tych kolorów, jest 13 w Avonie różnych. No właśnie i tutaj też jest, właśnie do tego koloru została dodana biała, właśnie white gold, widzicie, bo kiedyś tego nie było. I ta gama kolorów się bardzo często zmienia w Avonie. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale to są te glimmer stick? Nie, to są... Tak, to są te glimmer stick, ale to są te takie też wysuwane, to są te właśnie, które są twist i one są... Ty masz te kredki chyba, bo ja widziałam u ciebie, że ty masz... Tak, mam 3. Tak? A jakie kolory masz tutaj? Więc tak, z tych kolorów, które mam, to jest tak Sparking Silver, Black Bukes, Emerald Glow. So, jest taki ciemny zielony, srebrny i powiedzmy, że taki czarny, z fioletowymi, fioletowo-pomarańczowo-różowe takie drobinki błyszczące. A jak ty się nim tą kredką malujesz, to jak sobie się wydaje, że ona jest miękka, twarda, jak ty ją odbierasz? Więc tak, to są te 3 fajne kredeczki. Może troszeczkę tak jak jest na obrazku pokazane tutaj po prawej stronie, to jest oko i są widoczne, no. Łączyłam się, sorry. Te testy, takie, no tylko ta cała kolorówka. Może nie są one tak samo intensywne jak w katalogu, bo zobaczcie, to wygląda tak. Mhm. Bardzo sparkling, prawda, w tym środku? To jest taki... Szczególnie ten srebrny jest bardzo widoczny. Czarny, no niestety kamera tego nie odda tutaj. Są bardzo kremowe, są delikatne, ale mają fajny skład, bo mają witaminy, tak jak wcześniej wspomniałaś. Tak jak jakby podkłady na przykład mają witaminy, to już jest super ekstra plus, bo dodatkowo nie dość, że mamy jakieś działanie kryjące, to co potrzebujemy, to te podkłady robią, to dodatkowo jeszcze wzbogacają naszą cerę o jakieś witaminy, więc podczas tych 16 czy 24 godzin noszenia podkładu możemy sobie jeszcze w jakiś sposób odżywić. No jeżeli chodzi o te kredki, to też mają w sobie jakieś witaminy. Niestety jeszcze nie wyczytałem w ogóle, jakie witaminy są, ale może robią coś dobrego dla oczu. Polimery, które powodują to, że kredka utrzymuje się na powiece długo i tak jak producent powiedział, ile tam 16 godzin? Wiesz co, to były te wcześniejsze kredki, a tutaj jeżeli chodzi o te kredki właśnie, o których teraz mówimy, to powiem ci, one są bardzo trwałe, ale nie mają jakiegoś określonego trwania czasowego tak naprawdę, więc tu, jeżeli... Ja myślę, że 16 godzin to jest okej, no bo kto nosi przez 24 godziny podkład albo coś na oku, przecież można dostać jego życzenie. To się raczej nie zdarza tutaj,
tak? Jola, bo się je szymują. Bardzo je chwali z tego względu, że jest cleanerem, gdzie pracuje przy wodzie, pracuje w parze i ona tak jak mówi, jak pomaluje oko, tak wychodzi po 12 godzinach. Super. No. I o to chodzi właśnie, prawda, żeby nie poprawiać zbyt często tego makijażu, żeby nie stać przed tym lusterkiem, a mówiła, że się rozmazuje jej ta kredka, czy nie? To nie właśnie, dlatego ona je u mnie zawsze, jak są w promocji, zawsze kupuje po 4-5 sztuk. Także naprawdę. Ja zawsze kupuję te kredki, bardzo je lubię. Bardzo ładny kolor zostawiają na oczach, ale niestety raz muszę sobie je poprawić. Raz musisz. Żeby wyglądało tak, jak namaluję je z rana, to przynajmniej raz, przynajmniej ja je poprawię. No na pewno nie ma takich produktów, które po prostu będą jak mur beton stały na oku, bo wiadomo, oko się płaci. Używam różnych kosmetyków z różnych firm, jeżeli chodzi o podkłady, pudry, kredki, alinery i prawdę mówiąc, te zajwonu kredki, o których teraz mówimy, naprawdę są bardzo dobrej jakości, nie odbiegają od innych i ceny też mają atrakcyjne. A wszystkie firmy, przynajmniej do tej pory, które ja używałam z różnych tych produktów, które wymieniłam, i tak, żeby mieć doskonały makijaż, przynajmniej raz trzeba się poprawić w jakiś tam sposób. No na pewno. Mhm. A te pierwsze kredki, o których była mowa, to one są takie stworzone po prostu dla imprezowiczów, słuchajcie. Dla osób, które na przykład o 23 idą na imprezę i bawią się do 7 rano, tak? Żeby w ogóle tego nie poprawiać. To ma po prostu coś na tej twarzy niezruszone, tak? I można się fajnie bawić. No nie, muszę kiedyś wypróbować, tak? Muszę teraz, jak będzie okazja, po prostu zamówię je sobie i będę sobie je testować. Sorry, że wcześniej nie zamówiłam, ale wiecie co? Jakoś przeoczyłam je. Przeoczyłam je w katalogu właśnie tutaj i ja myślę, że razem właśnie w duecie, słuchajcie, taki właśnie makijaż można było z tą kredką wykonać, pomadkę, która zostaje właśnie 16 godzin, podkład, słuchajcie, jesteście przepięknie umalowane, trzyma Wam się wszystko. Impreza świetna, prawda? Jeżeli o to chodzi. Ja zamówiłam tą kredkę, ale jeszcze nie użyłam, bo dopiero mi szła 2 dni temu, więc... Jak użyję, to mogę dać znać. Dobra, to w komentarzach tutaj, jeżeli coś tam... Chodzi o nasze kredeczki, to jeszcze mamy taką kredeczkę z taką końcóweczką tutaj. To jest ta Big Gel Paint Pencil, tak? Ona kosztuje 6 funtów w Avonie. To jest taka właśnie gąbeczka, żeby sobie rozetrzeć. Tylko ona właśnie... Ja korzystam z kredek tak, zobaczcie. Jak mi się skończy, to jest koniec używania tej kredki. Nie temperuję tych kredek, bo nie lubię, strasznie nie lubię. Dlatego wszystkie wysuwane są dla mnie... Dobre, no i tutaj, prawda, ona jest do rozmazywania, prawda, jak pomalujemy się, żeby sobie pięknie jeszcze domalować, tak? Tak się używa tej gąbeczki, Artur. Znaczy ta gąbeczka to jest, no jest okej i jest nie okej, bo no, nie okej, bo czasami może być do dupy w ogóle, tak naprawdę, nic nie robić, ale z drugiej strony, w zależności, nie wiem jak ten produkt działa dokładnie, ale można zrobić z nim dwie rzeczy. Raz, że można zaaplikować go całkowicie na powiece i wtedy rozmazać, jeżeli nie masz pędzelka, to rozmazać taką gąbeczką po całej powiece i już masz wtedy taki eyeshadow, albo można zrobić taki jakby smoky look, więc zamiast używać cienia, to po prostu zrobić sobie kreskę na powiece, wyciągnąć ją lekko do strony brwi i później tą gąbeczką, czy tam tą silikonową gąbeczką po prostu jakby wyciągnąć i delikatnie jeszcze rozmazać i wyciągnąć całą tą linię i wtedy jeszcze bardziej jakby podkreślamy i zwiększamy sobie oko. I fajny taki look do tego wychodzi. Hej, a mógłbyś nam pokazać na sobie, jak się maluje tymi kredkami? Ale nie mam z tej gąbeczki właśnie. Nie masz, o. Ale może tymi naszymi po prostu świecącymi, które tam posiadasz, w jaki sposób można je fajnie na oko zaaplikować i jak po prostu po kolei to wykonać? Trudne zadanie, nie? Strasznie. Dasz radę, dawaj tu. Więc tak, one są, te kredeczki, te wcześniejsze, co mówi tym Glimmer Stick, tak? Mhm. To dużo klientów właśnie kupuje je przede wszystkim, nie tylko te, ale tych też innych firm, że są właśnie wykręcane i nie trzeba ich temperować. Czasami temperówki są z tyłu, tak jak chyba wcześniej pokazywałaś w katalogu, taka dzieci malutka temperówka, a tych nie trzeba, wystarczy po prostu o rękę sobie kształt wyrobić i wtedy ciach, miziać sobie w oku. No i też musicie wiedzieć, ile tego produktu tak naprawdę jest, bo na opakowaniu tutaj nie widać, jaki jest, no ile to waży, ile tego tam w środku naprawdę jest, więc tego produktu jest tyle. Tyle, ile jest, jak jest zakrętka, to jest wielkość tego produktu.
A często klienci mówią, że o Boże, już mi się kredka skończyła. Bo wszyscy myślą, że tej kredki jest naprawdę tyle, ile jest... Ale ta kredka wystarcza na bardzo, bardzo długo. Mhm. Tak jak są kredki do rysowania, no niestety ona nie jest taka wielka, jest po prostu wielkości całej zatyczki. No i jak robić kreski taką kredką? Fajnie sobie na początku może ją troszeczkę jakby rozgrzać na dłoni. Wszystkie kredki, jakie robicie, lepiej sobie rozgrzać troszeczkę na dłoni, bo jak jest twarda i może zasuszona, bo długo sobie tam gdzieś tam w kosmetyczce leży, może wam po prostu podrażnić oko i być niewygodna. Więc mamy kilka sposobów na to, w zależności też jaka jest konsystencja tego produktu. Możecie od razu aplikować taką kredkę na powiekę albo też na dolną linię wodną, albo możecie wykorzystać do tego różne pędzelki. Pędzelków na pewno jest 100 tysięcy w Avonie, więc możecie sobie wybrać różne. Więc jest taki pędzelek skośny, którym możecie sobie, on jest do brwi i też do robienia kresek eyelinerem. I są też takie pędzelki, bardziej precyzyjne. Takie pędzelki też znajdziecie w tych eyelinerach żelowych. I takim skośnym pędzelkiem bardzo fajnie i wygodnie rysuje się kreski. Tym też super ekstra, bo on jest bardzo, bardzo precyzyjny, jest bardzo cieniutki, delikatny, więc takim pędzelkiem możecie po prostu sobie pomiziać samą kredkę i wtedy aplikować centralnie na oko. I to jest bardziej bezpieczne, jeżeli nie czujecie się komfortowo w aplikacji eyelinera, boicie się, że o, będzie jakaś krecha i w ogóle masakra, to lepiej takim pędzelkiem pomiziać sobie trochę produkt i delikatnie na oko zrobić sobie taki kształt, jaki chcecie i dopiero później dodatkowo, już jak już macie wyrysowany kształt, bezpośrednio rysować kredką na oku. A ten skośny jest po prostu jeszcze bardziej precyzyjny, bo opieracie sobie taką rączkę na brodzie, patrząc po prostu w lusterko, ciach, bardzo blisko linii rzęs i malujecie tym produktem sobie krechę. No dobra, to ja spróbuję sobie. Jola, możesz sobie pogadać trochę, a ja zacznę miziać się tą kreską. Dobra, bo ja się trochę przeraziłam pokazać ten pędzelek, że to tak trzeba. Trochę się przeraziłam, bo ja słuchajcie, jakoś tak, jeżeli chodzi o jakieś kreski, staram się i nawet mi tak w miarę prosto wychodzi, ale to jest bardzo trudna sztuka i to trzeba ćwiczyć, prawda? Bo to nie jest takie proste sobie taką kreseczkę na oku zrobić, prawda? Jakby nie było. I na dolne powieki czasami zdarza się, że po prostu możemy sobie trochę za blisko tutaj na dolnej chyba tej naszej powiece pomalować, że po prostu zaczynają łzawić nam strasznie te oczy. Ja mam zawsze takie rzeczy, zawsze. Na początku jak zaczęłam się malować, no ten problem był straszny, dlatego mówię, dobra, oczu nie ruszam, bo nam żaba, prawda? Tutaj. Żaba. A jeżeli chodzi tutaj właśnie o te eyelinery, to jeszcze znalazłam, wiesz co, tak tutaj patrzę, taki eyeliner z takim, takie. To jest eyeliner. To ten żelowy? Tak, to jest żelowy eyeliner i to jest moja eyeliner Stylo, tak? Z Avon True, tak? Taki. Avon True. To jest też nasz taki. Malujemy, zobaczcie, to była taka, tam się taka, to jest taka kreseczka bardzo, 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 o. Bardzo jest taki napigmentowany, mocny, strasznie, zobaczcie. A ten wcześniejszy, co pokazałaś z tą skośnym pędzelkiem, tylko on jest taki dość starszy, wiecie, może on już tak nie maluje mocno, bo ja go tutaj używam. Ale on jest bardzo fajny, bo można pod różnym kątem nim rysować i tworzyć nim bardzo fajne wzory. Różne kreski robi, prawda? Cięższe albo grubsze, prawda? Zależy. I tutaj mam jeszcze inny. Ja mam, Jolu, jedną kredkę z tego Power Stay. Masz, pokaż. Chodzi w tych takich ładnych opakowaniach z króliczkiem. Jest, ja kocham tego króliczka. Boże, ile lat nas ludzie prześladowali przez to. Króliczek jest piękny, cudowny. Też się wysuwa tą kredkę. No. Tak. Do tego jest ta temperóweczka taka. Nie można to widać. No, i on się po prostu wtyka. O właśnie, ja mam problem zawsze, że gdzieś wrzucę tą temperówkę i ja jej nie mogę po prostu znaleźć. Ale to masz razem przy końcówce. Super, właśnie, nigdy je z niej nie zgubisz, prawda? Na końcu robisz... masz. Wyciągasz, użyjesz i wkładasz z powrotem. Elegancki sprzęt. A Avon ma takie zwykłe temperówki, o takie? A jest pełno różnych. Też jest taka temperówka. Mamy, tak, temperówek mamy pełno. Ja nie używam właśnie, jak widać, bo nie używam. Dobra, to ja tylko mam szybko dokończę z tą kreską na oku, zanim przejdziemy sobie dalej.
Dzięki, Marzenka. Przy mnie, przy moim oku, bo ja mam opadającą powiekę, więc tutaj jakiejś rewelacji przy tym nie będzie, bo jak sami zobaczycie... Jest różnica. No. Jest różnica. Jeszcze sobie nie skończyłem tego oka, ale widać, że to oko z tą kreską, akurat wziąłem sobie ten zielony kolor Emerald Glow z tymi drobinkami srebrnymi i od razu widać, że moje oko jest bardziej przymknięte. Więc pamiętajcie, że przy opadającej powiece raczej staramy się takich ciemnych kolorów bardziej unikać. Dlatego, że jest to gruba kredka, ona ma gruby trzonek, nie uzyskacie takiego efektu bardzo cieniutkiej i precyzyjnej linii. Więc te eyelinery będą dobre do jakichś większych wykończeń. Można je blendować z innymi cieniami. Więc jeżeli aplikujecie cień na powiekę i później tym już kończycie, wykańczacie swój look, można go fajnie wyblendować pędzelkiem. Czyli tę końcówkę, którą zostawicie sobie tutaj na samym końcu, możecie ją fajnie wyblendować z kolorem, który macie już na powiece i uzyskać fajny taki smoky look. Są wodoodporne, tak jak mówiliście, ale też są smudge proof, czyli jeżeli po prostu jakby się miźniecie niechcąco, no te powinny też się jakoś fajnie tam utrzymać. Więc taką kredką, najlepiej, jeżeli macie opadającą powiekę, już rzeczywiście musicie sobie zrobić taką kreskę, albo już jesteście przyzwyczajone do tego, że uwielbiacie swój look z taką kreską. Lusterko, to jest moje gigantyczne lusterko. Ja mam większe lusterko. O, ty masz jeszcze z tym, z podświetlane. No, mam. A jest takie w Avonie? To nie jest z Avonu. A szkoda, bo bym kupił. To Piotrek ci powie, gdzie to można kupić. Dostałam w prezencie od niego. Więc takie lusterko utrzymuję nie w pozycji pionowej przed oczami, tylko staram się je bardziej obniżyć. I teraz, jak jedziemy z krechą, to patrzę w dół. I jedziemy wtedy z kreską jak najbliżej linii rzęs. No już od razu widzicie, że kreska jest dosyć gruba, więc precyzji przy tym nie będzie, tak jak przy tych żelowych na przykład. Ale kreska musi być zrobiona bardzo blisko linii rzęs, bo później jak nałożycie sobie sztuczne rzęsy, to ta linia musi być jakby zakryta. I dodatkowo później jak już nałożycie sobie rzęsy, to można jeszcze przykryć te takie widoczne linie. Okay? No i teraz tak, jedziemy od samego czubka. Są różne techniki. Naprawdę, możecie na YouTubie sobie znaleźć 100 tysięcy różnych technik rysowania takich kresek i jedziemy sobie na przykład od końcówki przez cały łuk aż do samego końca. I to jest ta pierwsza część. Musicie pamiętać, żeby ta linia wyglądała na dosyć taką gładką linię, żeby ona się nie rozlewała. To będzie problem w tych żelowych eyelinerach. Ale to może Jola zrobi jakiś inny call na ten temat. No i teraz, jak wyciągamy sobie kreskę, to zmieniamy pozycję lusterka. Więc z tej przekrzywionej jedziemy sobie prosto. Dlaczego? Bo jeżeli weźmiecie z tej pozycji dolnej i zaczniecie rysować sobie kreskę i później spojrzycie prosto, to ta kreska w ogóle nie będzie miała kształtu albo będzie w ten sposób ściachana, że jeszcze to oko wam po prostu zejdzie w dół. Dlatego teraz, jak już wyciągamy kreskę tą końcową, patrzymy się prosto w lusterko i teraz od końcówki, od końca oka rysujemy kreskę bardzo delikatnie w kierunku waszej brwi. Czyli w tym miejscu, gdzie kończy się wasza brew, delikatnie muskamy tylko taką kreską. No pięknie. I tak wyciągam. I teraz możemy, zanim to zaschnie, możecie sobie wziąć właśnie tą gąbeczkę, która jest w tym drugim produkcie i sobie jeszcze bardziej to wyciągnąć i zrobić fajny taki koci look, albo po prostu zamykamy sobie już tą linię i też pamiętajcie, żeby cały czas patrzeć prosto. I teraz musimy tą końcówkę połączyć z tym, co już mamy na powiece. No i teraz musicie uważać, bo są opadające powieki, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Cały czas patrzymy prosto i teraz delikatnie kreską sobie łączymy do tej drugiej, którą już wcześniej zrobiliśmy. I teraz to miejsce, które wam, nie wiem, czy to wszystko widać w ogóle. Widać, tak? Widać. Bardzo dobrze widać. Więc to miejsce puste, które zostaje, musimy je wypełnić kredką. I samą końcówkę wyciągnąć, żeby to było jak najbardziej precyzyjne i długie.
oczywiście nie wychodzimy poza linię, że brwi. Wtedy już sobie robimy taki drag queen look. I precyzyjna, fajna, ostra kreska. Jeżeli chcemy, na przykład, nie wiem, czy to mi się uda z tym pędzelkiem zrobić, z tym skośnym, żeby jeszcze bardziej wyciągnąć tą krechę i zrobić tak jakby cień. I też tą linię mojego eyelinera jakby wygładzić, żeby to nie wyglądało takie sharp. Czyli żeby to nie było takie ostre, po prostu o matko, ale krecha. Tylko staramy się to wszystko wygładzić, żeby było ładnie, delikatne, zblendowane z waszą skórą. Ciach. Ostre zakończenie. Bum. Wow, naprawdę. Nie, dziewczyny? Brawo! Nie, się śmiałam. Ja. Ale powiem ci, że dosyć długo się maluje to oko, nie? To trzeba być mega cierpliwym też, żeby i precyzyjnie to ładnie wszystko wyciągnąć. No najgorzej to wychodzi, jeżeli się gada i trzeba tą rękę mieć opartą na przykład o stół albo podtrzymywać sobie tutaj łokieć i wtedy jechać sobie z tą krechą. Bo jeżeli tak będziecie trzymać, no to raczej precyzyjnie to nie wyjdzie. No i teraz widzicie, ja patrzę prosto i ta kreska jest fajnie skonstruowana. Jeżeli bym tą krechę zrobił na przykład patrząc w dół, to ta kreska by troszeczkę mi opadła i wtedy mam już opadającą powiekę razy dwa. Widzicie, jaka technika jest ważna? Takie szczegóły tylko oparte, takie lusterko tu patrzymy, tam niesamowite. Słuchajcie, naprawdę, bo jednak, a kobiety co robią? Do lusterka, ciach, ciach, kurde, nie wychodzi, nie? Źle. I później trą te oko, nie? Prawda? A to w zależności od tego, jak no, jak precyzyjne jesteście, jak ćwiczycie, no po prostu sztuka czyni mistrza, tak? Więc trzeba troszeczkę sobie poćwiczyć, żeby to wychodziło o tak szybko. A tych eyelinerów jest naprawdę dużo. Są i te kredki, które są twistowane. Są zwykłe kredki takie, które trzeba temperować. Są te żelowe. O tym można tutaj po prostu gadać i gadać. Tutaj mam jeszcze taką kredkę z Avon, właśnie z takim, zobaczcie, końcową. Nie wiem, widać tą końcówę? Szczoteczka. Szczoteczką, tak, z taką dużą szczoteczką. I to jest kredka Avon True Dual Ended Brown, czyli ona jest po prostu do naszych brwi, tak, jak najbardziej tutaj, z taką, to jest, ona jest brązowa, to jest brązowa kredeczka tutaj. Ja nie będę malować, bo to jest dla klientki akurat i tak wyciągnęłam, bo wczoraj wyciągnęłam z tego, z paczki, ale słuchajcie, tych kredek jest naprawdę, i dlatego ja wczoraj miałam taki dylemat, co ja mam, o czym ja mam mówić z tymi kredkami, bo takie smaki, owakie, słuchajcie, a jak człowiek tego nie używa, to jest takie, znaczy my sprzedajemy te kredki jak najbardziej, ale nasze klientki mają takie ulubione, prawda? I one się jakoś tak precyzyjnie nigdy nie pytają o te kredki, że z taką końcówką, śmaką, tylko one po prostu wybierają, co im pasuje, nie? A czy Avon ma takie jumbo pencil? Wiesz co, zobaczmy jeszcze w katalogu, moment. Daj mi to są też takie kredki do oczu. Jumbo pencil. Ona jest bardzo gruba. Są duże takie też. Były chyba kiedyś, było coś podobnego. Takie grubaśne kredki i bardzo dużo ludzi nie wiedziało o tym, że w ogóle te kredki można temperować, bo ona nie jest drewniana, jest taka... Jakby plastikowa, nie? Plastikowo, nie wiem. I one bez problemu się temperują. Z tymi temperówkami w Avonie, które są tą dużą dziurką, normalnie, bez problemu, w ciach wszystko się temperuje, wygląda pięknie, elegancko. Może spójrzmy, co my tu mamy. I taką jumbo pencil na pewno gdzieś jest w Avonie. I można nią właśnie zrobić smoky look, fajnie zaaplikować sobie na powiece, rozblendować, albo na linii wodnej, ciach, ciach, ciach. O, to są do rzęs. Tak, to są do... Nowe nowości. Brał, brwi. No ja akurat osobiście nie przepadam za nimi. No tak, no tak, nie sprzedają się. Na przykład ten tutaj, zobaczcie, do robienia kresek pudrowy jest. Tutaj to jest Perfect Brown Powder Liner. I ja go używałam, słuchajcie, bo mi się wydawało, że te pudrowe są fajne. Gdzieś tutaj go miałam. I rzeczywiście on jest taki bardzo delikatny, taki puszek, który my nakładamy sobie i na brwi możemy, prawda, i możemy sobie na kreseczkę po prostu zrobić. I on się jakoś tak specjalnie ani nie sypie, ani nie jest jakiś taki... Oczywiście za dużo się tego dam, to on się zaczyna nam obsypywać. Ale ogólnie powiem wam, że bardzo ładnie się na oku trzyma, więc to jest też taka fajna rzecz tutaj, jeżeli chodzi o te nasze kredeczki. I te kredki tutaj właśnie na dole, Glimmer Stick Brown Definer, one też są do brwi i one się świetnie sprzedają. Te super, naprawdę. Te do brwi polecam.
Ja też używam i bardzo jestem zadowolona. Bardzo dużo ludzi kupuje. Im bardziej precyzyjne, tym lepsze. Im bardziej precyzyjne, tym lepsze są. Ale co prawda trzeba mieć precyzyjną rękę do nich, żeby sobie namalować te brwi. Ale tak, jeżeli ktoś nie ma brwi, albo ma jakieś ubytki w brwiach, to taką precyzyjną kredką bardzo fajnie może sobie wyrysować. Od tej pory, od tej kredki ma już te brwi, tak. Ja mam jeszcze takie, Jolu, pytanie. Akurat tym razem nie do ciebie. To do specjalisty. Z tego względu, że ja na przykład jestem osobą, która się nie maluje. I to są teraz moje początki. Sądzę, że jest więcej takich osób. I co by można było mi doradzić odnośnie właśnie, jakbym chciała zacząć malować, nie wiem, oko właśnie taką kredką, bo zaglądałam do YouTube'a i czasami po prostu jak panie tam pokazują, w jaki sposób malować oko, to trochę jestem przerażona, bo to jest na zasadzie naciągania oka w tą stronę, tutaj. Także jaka jest dobra technika, żeby po prostu, wiadomo, że może tam trochę i krzywo mi wyjdzie ta kreska, no bo człowiek musi też nabrać trochę wprawy, ale w jaki sposób, nie wiem, zamknąć to oko, jak do tego oka podejść, żeby w ogóle tą kreskę zrobić, nie naciągając z tego oka w każdą stronę świata. Więc tak, filmików na YouTubie jest od groma i każdy wizażysta, każdy YouTuber czy beauty influencer ma swoje techniki robienia makijażu. Tak samo jak robi się na przykład, zaczynają raz od oka, a później kończą na całej buzi, też można zrobić na drugą stronę, zacząć od całej buzi, czyli podkłady, korektory, a zakończyć sobie na oku. To w zależności od tego, jaką masz technikę. Jeżeli mówimy o technice, to jest jakby szlifowanie swoich umiejętności, to jest technika właśnie. Więc taką technikę trzeba robić przez lata. Mhm. Praktykować i próbować różnych rzeczy, oglądać filmiki na YouTubie, albo pytać się różnych osób, specjalistów, wizażystów, jak robić to i ćwiczyć sobie i znaleźć sobie sposób, który będzie najbardziej odpowiedni dla twoich umiejętności i dla potrzeb, które akurat masz dla swojego typu urody. Jeżeli chodzi o takie naciąganie, to jeżeli ja bym naciągnął na przykład tutaj oko sobie do góry i zrobił tą kreskę, zobacz, jak wysoko by się ta kreska podciągnęła. No właśnie teraz, o to chodzi. I teraz jakbym sobie opuścił tą powiekę, ciach, krecha by mi zeszła aż potem. Więc no tu jest akurat trochę ciężko. Tutaj podciąganie, tak można sobie podciągnąć, jeżeli masz opadającą powiekę i robisz sobie na przykład cieniem oko, całą powiekę, to nie ma problemu, możesz sobie tutaj podciągnąć i żeby sobie wszystko, całą powiekę wymalować dokładnie bez żadnych ubytków, to jest ok. Jeżeli tutaj sobie naciągasz na przykład tak mocno, no to już uważaj przy eyelinerze, bo później jak opuścisz, no to fajnie, super, to wygląda ekstra. Jak ja bym miał takie oczy podciągnięte do góry i robił sobie taką krechę, ekstra nosiłbym makijaż codziennie. Ale jak opuszczę, no to przy mojej opadającej powiece ta krecha znowu spada. Więc tutaj musisz znaleźć sobie techniki, czy patrzysz od spodu, robisz sobie kreskę, wyciągasz ją do góry, czy podciągasz tak do góry palcem powiekę, to wszystko w zależności od tego, jak sobie to wszystko poćwiczysz. Jeżeli chodzi o makijaż dla ciebie, czy masz opadającą powiekę? No jak widać, chyba trochę mam, tak mi się wydaje, że chyba trochę mam i mam w sumie dosyć duże oczy. A jaki masz kolor oczu? Zielony. Zielony. Dobra, czyli brązy, rudości, jakieś czerwienie, burgundy colors. Można używać, nawet tą, musisz potestować takimi kolorami, które jeszcze bardziej uwydatnią twój kolor oka, a mimo tego, że przez ileś tam lat na przykład nie używałaś w ogóle powiedzmy koloru czerwonego, bo to nie jest twój kolor, ale jak spróbujesz, zobaczysz, jak to zmieni twoją buzię i jak twoje oczy po prostu jakby wyjdą na wierzch, to już po prostu zmienisz swoją technikę. Czerwony jest piękny. Jak Artur kiedyś mnie czerwonym pomalował, to ja się po prostu nie mogłam napatrzeć siebie w lusterku. Naprawdę, nigdy nie używałam, a ta czerwień to była taka fantastyczna. Zobaczycie filmy, które miałam wcześniej na YouTubie, to właśnie Artur mnie do tych filmów malował. Możecie sobie podpatrzeć tam na tych filmach. Bardzo dziękuję za informację. Nie ma problemu. Jak zaczynasz zabawę z makijażem, najpierw zacznij małymi kroczkami, aplikować sobie jakieś tam produkty powoli, żeby sama wiedziała, jak to wszystko działa, potem będzie bez problemu można było przedstawić klientom, jak działa dany produkt i mówić, o patrz, ja mam ten korektor, o zobaczyłam tą kreskę, zajebiście to wygląda, mogę ci dać, bla, bla, bla. I od razu jest fajna technika do sprzedawania produktu. Najlepiej zacznij od takiego normalnego, całodziennego makijażu, a później z takiego makijażu przetransferować go sobie na przykład w jakiś wieczorowy look, czyli robisz tutaj dwa w jednym. Aplikujesz na przykład cień
cielisty albo delikatny brązowy na całą powiekę, delikatnie tylko, żeby to nie był taki mocny kolor, fajnie go wyblendować pędzelkiem, czyli pędzelkiem takim puchatym, dużym, blendujesz cały cień na całej powiece, dosyć wysoka, aż do linii brwi i to w zupełności powinno wystarczyć. A jeżeli chciałabyś go sobie później przetransferować, czyli zmienić na bardziej wyzywający, mocniejszy look, bierzesz dodatkowe kolory i żeby zrobić taki smoky, czyli taki przydymiony look, takim lookiem, takim ciemniejszym kolorem tylko na samych końcówkach, na samym końcu oka będziesz to blendowała. No oczywiście trzeba dobrać odpowiednie kolory, bo przy opadającej powiece, jeżeli będziemy używali ciemnych brązów, czarnych, no to jeszcze zmniejszamy to oko. Może to być fajny look na wyjście takie wieczorowe, na czerwony dywan na przykład, ale staramy się używać takich kolorów przy opadającej powiece, żeby jeszcze bardziej otworzyły albo wyciągnęły to oko. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak nakładam ten korektor, tak, na górę, na powiekę, żeby mi się dłużej cienie trzymały, powiedzmy nakładam go palcem albo no powiedzmy pędzelkiem, nałożyłam i w momencie, kiedy zaczyna mi pracować ta powieka, zostaje już mi się robi tutaj taki pasek. Kiedy ja chcę powiedzmy przyklepać to, żeby tego nie było widać, robi mi się taki, ja nie wiem jak to nazwać, takie, jak z brudu czasami się robi taki... No to wygląda jakby się zwaszył na przykład. Bo on się zbiera, prawda? A to jest wina produktu, czy po prostu ja to źle nakładam? To jest kilka różnych opcji, bo albo to może być wina produktu, albo źle działa to po prostu z twoją powieką. Im mniej, tym lepiej. Czyli jeżeli weźmiesz za dużo tego korektora, to on później będzie się zwarstwiał, czyli w załamaniach powieki, jak ja mam opadającą powiekę, tutaj widać taką jedną wielką krechę, to wszystko będzie mi się zbierało w tej powiece i później jak nałożysz sobie cień, to widać cień i widać taką kreskę wielką takiego produktu. Więc im mniej produktu, tym lepiej. Wklepać go sobie paluszkiem. W momencie, kiedy ja się nie maluję, to ja staram się nie nakładać tego za dużo, żeby nie robić sobie maski na twarzy. Dlatego ja wszystko to kładę, to w sumie kładę tak bardzo delikatnie. I miałam właśnie taki przypadek, że przy nałożeniu mi się właśnie takie jakby grudki czy coś takie zrobiło. I się zaczęłam zastanawiać, czy to jest wina produktu i trzeba zmienić produkt na jakiś inny, czy po prostu akurat w tej chwili mi się tak zrobiło, bo nie wiem, miałam ręce brudne, coś tam zrobiłam nie tak i mi się coś bardzo tak, tak bardzo dużo. Bazę pod tą kredkę możemy używać? Są jakieś bazę jakoś na powiekę, żeby ona się lepiej nam trzymała? Są jakieś bazy takie? Są bazy na oko. Możecie używać bazy specjalnej na oko przed nałożeniem cienia. Możecie wykorzystać do tego zwykły korektor, który aplikuje się pod oczy. Albo to są takie tak zwane korektory, takie korektoro baza do cienia. Ale tak jak mówimy właśnie, wklepać go palcem, ale najlepiej użyć sobie takiej malutkiej gąbeczki. I to jest tak, to jest ta duża do buźki, a ta mniejsza jest pod oczy albo na powiekę. I wklepać sobie, bo taka gąbeczka wciągnie ten nadmiar produktu, który zostanie wam na powiece, więc zamiast palcem miziać sobie to i jakby beznadziejnie rozprowadzać ten produkt, lepiej taką gąbeczką wklepać sobie, a gąbeczka sama automatycznie wciągnie nadmiar tego produktu. I zanim zrobicie oba oka, pozwolić chwilę, żeby po prostu sobie ten produkt wysechł. Jeżeli widzicie, że rzeczywiście zbiera się w załamaniach, to jeszcze raz wziąć tą gąbeczkę, wymiziać sobie oko i są dwa sposoby, albo od razu jechać z cieniem, albo transparentnym pudrem wklepać sobie po prostu na oko i zrobić taką bazę już bardziej stabilną. Ale też nie zawsze cień może później działać z taką bazą, z pudrem transparentnym już nałożonym na powiekę. Więc to już mówię, to są techniki, trzeba ćwiczyć i sprawdzić, jak produkty ze sobą działają. Coś wam pokażę. Mogę wam pokazać? O, przepraszam, Marzenka, chcesz o coś spytać jeszcze? Nie, czyli chodzi o to, że po prostu jeżeli raz coś poszło nie tak, to niech nie odstawiać tego produktu, tylko jeszcze go sprawdzać. Tak, tak, można go sprawdzić. Możliwe, że na przykład data ważności się skończyła i on się troszeczkę zbrylił. Może to są też na przykład hormonalne sprawy, że ciało tak reaguje na produkty i po prostu nie odpycha, nie działaj tym korektorem na mnie beznadziejnie. Dobra, spróbuj następna albo spróbuj za kilka dni. Okej, dobra. Chciałam wam pokazać właśnie zdjęcie, przykład makijażu, który wykonał Artur.
To było, kiedy to było? 15 grudnia 2019 roku. I wiecie co, wygrałam wycieczkę do Nicei jako Topsy z lider, dostałam beret, tak? Dostałam beret i miałam sobie zrobić zdjęcie z tym beretem w jakimś tam fajnym makijażu, tak? I wysłać im to zdjęcie do Iwonu. No i na pomoc zawołałam Artura i zobaczcie, jak przepięknie pomalował mi wtedy oczy. Naprawdę, ja się jeszcze czasami nie mogę się napatrzeć na to zdjęcie, jest po prostu te oczy moje są bardzo, jeżeli pomaluję się ciemnymi kolorami, one są bardzo małe, ale w tym przypadku, zobaczcie, przefajne, prawda? Strasznie mi się to zdjęcie podoba. Jak puściłam do Iwonu, to było wszędzie, na głównych tych po prostu jakichś biuletynach, właśnie to liderzy, coś tam i wszędzie było moje zdjęcie, słuchajcie, to było super, nie? Tak nie, żebym się chwaliła, nie? Ale słuchajcie, to było naprawdę fajne i ja myślę, że było fajne, naprawdę. I piękny makijaż był wtedy wykonany, trochę na imprezie. Super elegancko, cię no. Słuchajcie, pomalowałam się i tak właśnie sobie, tak myślę, sobie, żeby sobie zmyć i kupiłam sobie ostatnio w naszej Ewonie właśnie tą micelarną wodę. A, Jolcia, poczekaj chwilkę jeszcze. Tutaj jak zrobiłem te kreski, no takie testy na rękach i teraz zobaczcie. Staram się je rozmazać, nie ma opcji. O, widzisz, a tu, patrzcie się, daje się czy się nie daje. No, tak. No, a tym wodą, zobaczymy, test, zmywa się. Zmywa się. Ale słuchajcie, ta woda, bo wiecie co, na początku używałam innej wody micelarnej, gdzie ta woda moja, taka malutka właśnie z Avon True. Słuchajcie, takie coś, maleństwo, tak? I sobie myślę, a fajna woda i w ogóle. Ale jak kupiłam tą wodę, tą właśnie z Emu, to jest normalnie jakieś dzieło sztuki, słuchajcie. Jak ja mam tą wodę, to ja bym się tym miziała. Przepięknie chłodzi i w ogóle jest taka z witaminami B, z tym właśnie kwasem telurynowym, nie wiem, czy to widać, to jest w ogóle opis też na tym. Po prostu ta woda, 6 funtów w Avonie, no dzieło sztuki, nie używam. I wiecie co, odkryłam ten produkt dopiero teraz, no jestem po prostu w szoku, nie? Że taki produkt w Avonie, a ja go wcześniej nie widziałam. No jak ja mogłam? Po prostu nie wiem. Julu, jeszcze jakbym mogła, to ja się odezwę. No, odnośnie właśnie tej wody micelarnej. Sądzę, że pewnie wszyscy już o tym wiedzą, ale czasami jak ktoś, powiedzmy, tak jak ja się nie maluje, to może używać wody micelarnej, ale należy pamiętać o tym, żeby później jeszcze tą twarz umyć, zanim się nałoży krem. Bardzo z tego bardzo. Względu, że wiadomo, jest popyt w tej chwili na mocniejsze makijaże, które są dłużej utrzymują się na twarzy. No i oczywiście musi być odpowiedni produkt do tego, żeby zmyć ten makijaż, nie robiąc nam za dużej krzywdy. W momencie, kiedy nie zrobimy tego, tylko zmyjemy samą tą wodę micelarną, nałożymy krem, no to wiadomo, że jeżeli będą jeszcze jakieś tam zanieczyszczenia, to my razem z tym kremem wklepiemy sobie w skórę. Także ja bym radziła, żeby jeszcze po zmyciu tego makijażu umyć jeszcze twarz i dopiero później nałożyć sobie krem na noc. Mhm. Także tyle. Dobra. Teraz wiecie co, zobaczymy jak to się ma w ogóle w naszym sklepie, bo w naszym sklepie troszeczkę inaczej tutaj wszystko jest niż w katalogu. Czasami są różnice jakieś i tutaj jest cena 3 funty. Tak się patrzę, co my mamy tutaj ciekawego. Tu mamy pomalowane właśnie też oko. Mamy też jakiś tutaj filmik, dobra. Spójrzmy, co my tu mamy. 32 sekundy. Może to naciąga, nie? Właśnie ta kobitka. I to było 3 sekundy, jak ona się malowała. Artur, wytłumacz się. Ja się śmieję. Ona przyspieszyła ten filmik. Tak, przyspieszyłam. No, na pewno, jestem tego 100%. Ale widzicie, naciągnęła oko, ale tylko tutaj na górze, żeby sobie tą ewentualnie opadającą powiekę, albo po prostu obszar pracy powiększyć, ale też nie wyciągnęła tego oka tutaj na samym końcu, bo inaczej ta krecha rzeczywiście by jej opadła, a tą kreskę zrobiła minimalnie. I to są kreski takie azjatyckie jakby, woda azjatycka,
więc takie kreski robi się tylko aż do samego końca, do końca powieki, nie wyciąga się ich za bardzo. I tak byście miały Asian clients, no to dla nich taka kreska, pokazać od razu, wiedzieć jak to wygląda, super ekstra. To spróbujmy jeszcze coś zobaczyć, może zrobimy na make-up i eyes, bo tu mam taką opcję, tak, to może szybciej nam się różne produkty tutaj pokażą. Co tutaj takiego mamy jeszcze, jeżeli chodzi o make-up? Tak więc jeżeli chodzi o tą kolorówkę, no to też kulturowo fajnie by było obeznać się, jaka kultura, jaki styl malowania ma. To wtedy już macie dodatkowy plus na to, żeby wpłynąć na swoją sprzedaż. Europejskie są zupełnie inne, Asians, czyli Chińczycy to będą mieli zupełnie inne makijaże. I na przykład Hindu, wyciągnięte kreski. Zobaczcie, tu mamy takie kredeczki, tutaj są z podkładem. Na przykład kupując tą kredkę za 3 funty, 30% idzie na donation charity. Bo bardzo dużo mamy właśnie takich produktów w Avonie, które jeżeli ktoś kupuje, to też my pomagamy w jakiś sposób, prawda? Bo na przykład mamy takie bransoletki w Avonie. Takie bransoletki pokażę Wam. Te bransoletki są sprzedawane za 5 funtów, tak właśnie sobie przypomniałam, tak jak popatrzyłam na tą kredkę i zakupiłam sobie tą bransoletkę i to jest bransoletka taka. Zobaczcie, z takimi, prześliczna jest, nie wiem czy widzicie, może w drugą stronę jakoś ją pokazać, nie wiem, tak? Widzicie tą brązoletkę? Ona jest takimi właśnie, jakby Swarovski miała tutaj, tak samo mam tutaj na ręce takie, też ja uwielbiam brązoletki, bo ostatnio, kupiłam sobie tą brązoletkę, bo ostatnio moje dziecko wzięło brązoletkę, żeby się pobawić, bawiło się, bawiło i później zbieram ją po podłodze, prawda? Te wszystkie. I słuchajcie, ta brązoletka kosztuje 5 funtów i dochód tej brązoletki przeznaczony jest na tą firmę Refuge. Nie wiem, czy pamiętacie, że biegałam i zbierałam pieniądze właśnie na tą akcję i to jest pomoc dla osób, które doświadczają przemocy domowej. Bo jak biegałam, dostałam maila, że przez to, że zbierałam tą pulę tych pieniążków, osoba, która się zgłosiła, dostała nocleg, dostała posiłek, prawda, że mogła się po prostu schronić tam w tym miejscu i że bardzo mi dziękuję. Słuchajcie, super, naprawdę pomogłam jednej osobie. No byłam tak szczęśliwa, że chociaż ta jedna osoba no, ocalała dzięki mnie. Więc to jest naprawdę, naprawdę super. Jeżeli macie takie akcje różne i możecie pomóc, to słuchajcie, to jest mega. I Avon cały czas pomaga właśnie. To jest też dobre w tym, że my sprzedając na przykład te żele antybakteryjne, 50% ze sprzedaży tych żeli, gdzie sprzedało się 20, tam było 261 tysięcy, tak, w tym momencie, połowa idzie po prostu na te cele charytatywne. Słuchajcie, jeszcze tak patrzę tutaj, co my tutaj mamy ciekawego, bo mamy tutaj właśnie takie z... Muszę podpatrzeć, bo dokładnie nie wiem, bo to jest jakiś taki zestaw tutaj. Tego nie było w katalogu chyba, nie widziałam. Zestaw z, to jest jakaś collection, tak, co my tutaj mamy. Masz pomadę do brwi i od razu z pędzelkiem dwustronnym. No. Szczoteczka i ten skośny pędzelek do brwi. No i kredka. A czy te rzeczy na przykład dwustronne się tak sprawdzają, naprawdę rzeczywiście są takie poręczne, bo wiesz co, nie używam tego za często, więc... Znaczy, no to jest taka dogodność, jakby masz dwa w jednym, bo zamiast skorzystać, tak jak ja mam tutaj na przykład pędzelek skośny z tą szczoteczką z tyłu, albo można mieć oddzielnie i skośny pędzelek i oddzielnie szczotkę taką, więc to jest okej. Okej, tutaj patrzę jeszcze, co my tu... Nie mamy właśnie tych właśnie kredek, o których wspominałeś wcześniej, tych dużych, bo tak patrzę, zaglądam, tu mamy też tusze, tu mamy jakąś, a to jest Power Stay właśnie, o którym mówiliśmy dzisiaj, to jest nowość, 6,50, a w katalogu też jest 6,50, tak? No czasami ceny są różne, wiecie, bo w Avonie jest tak, że czasami można skorzystać kupując ze sklepu, bo na początku było tak, że bardzo mało osób korzystało z tego sklepu, więc Avon robił różnego rodzaju promocje, w katalogu była droższa cena, a w sklepie była tańsza. I czasami zaglądając tutaj właśnie na stronę sklepu, można było sobie fajnie coś taniej kupić, ale na przykład tej kampanii jest hit, bo na przykład jest 5 beauty kit, zobaczcie, za 15 funtów. Czyli 5 produktów w cenie 15 funtów, ja dodałam do koszyka. Już kupuję. Chciałam otworzyć to, gdzie to uciekło. Tutaj, muszę tutaj kliknąć, a ja dodałam do koszyka. Ale opłaca się, zobaczcie, bo to jest 5 produktów, to jest 3 funty za sztukę, że tak powiem, zobaczmy co tutaj mamy, pomadeczka, do tego jest, to są kulki brązowiące, do tego jest Radiance, to jest kremik tutaj, prawda, Moisturizer,
I do tego jest kredeczka, dwie kredeczki są, tak? Jedna jest do ust czerwona i tu jest jeszcze kredeczka, też konturówka do ust i to jest jakiś taki pink, prawda? Więc to jest naprawdę świetny, zobaczcie, świetny zestaw. O, tutaj słuchajcie, ten produkt, Eniu, ten produkt też świetnie się sprzedaje, to jest taki brown filler. On po prostu, on jakby rysował, to jest do brwi, ale on by jakby rysował każdy włosek osobno. On nie po skórze po prostu się nim rysuje, tylko po prostu te włoski się jakby podkreśla. Bardzo wiele klientek kupowało i mówiło, słuchaj, on jest cudny, bo on mi tylko moje włoski pięknie tak właśnie jakby rozczesuje i on mi pięknie w nie koloryzuje. I mówi, wygląda to bardzo, bardzo naturalnie. On kosztuje 7 funtów w Avonie i ma jakby dwa odcienie tutaj. O, tu jest jakaś taka duża krajon, takie, o których ty mówiłeś, Artur, zobacz, coś takiego jest. No to jest właśnie Jumbo Pencil, taki cień w kredce, cień do oczu w kredce. Od poniedziałku zaczynamy 9:30, no, ciao, kochani, dziękuję, że byliście, bardzo dziękuję. Dzięki, pa. No, pa, miłego dnia.